Hej, to znowu ja. Witam. Dzisiaj jadę w odwiedziny do moich znajomych. Właściwie to do jubilata wczorajszego. Miał pierwsze urodzinki. Więc ciotka jedzie z prezentem. Ciekawe, czy się spodoba. Bo ciotka potrafi trafić, ale jednak nie zawsze. Więc zobaczymy. Jeszcze weź tu traf. Żeby nie było. Więc mowa była o tym, żeby trafić, żeby słońce nie było widać. Ale. Jedziemy. Jest fajne słoneczko. A ja w szaliku. Ale no. Więc jedziemy w odwiedzinki. Na kawkę, herbatkę. Jest niedziela, więc dzień taki luźniejszy. Więc wiadomo. O. Dobra, będę starała się nagrywać w ten sposób, o, żeby słońce było na mnie. No więc co? Będę jechała pociągiem. Jak możecie zauważyć, dzisiaj już jestem bardziej pewna siebie. I z tego się bardzo cieszę. Bo nie zawsze mi to wychodzi. Ale dzisiaj już jest taki luzik. Więc się sama z siebie cieszę. Jestem z siebie dumna właściwie. Bo naprawdę nie jestem osobą, która jest aż tak pewna siebie. To jeszcze, wiecie, zależy od sytuacji, prawda? No, więc nawet nie wiem, co teraz powiedzieć, bo tak naprawdę już wszystko powiedziałam, co trzeba. Ale myślę, że nie będzie najgorzej. Myślę, że to wszystko jednak wypali. Przy okazji właśnie się okazało, że źle spojrzałam na zegarek. Że pociągu nie mam o 12:47, tylko 57, więc przyjechałam trochę za wcześnie. Ale no nic. Mówi się trudno. Lepiej przyjechać wcześniej, niż się spóźnić. Więc jeszcze się będzie czekać. Będę czekać właściwie. Za dużo razy chyba tego słowa użyłam. Ale no nic. Przy okazji zapomniałam wziąć kijka z domu. Żeby nie było aż takiego zbliżenia na moją twarz. Głowa nie boli, ale za to trzeba się nachodzić. Ale damy sobie radę. Będę próbowała jakoś ręką majstrować. Żeby nie było aż tak źle. Więc co? Do zobaczenia w pociągu. Ja już w pociągu. Bilet kupiony. Miejsce zajęte. Więc zobaczymy się dopiero już jak wysiądę. Właśnie wysiadłam z pociągu. I jak nie wyrżnę orła, to będzie fajnie. Idę przez Skrót. A jest takie błoto. No, więc jak nie wyrżnę orła, to będzie fajnie. Muszę iść na stację benzynową, bo tam na mnie czekają. Tylko nie wiem kto. Nie wiem, czy przy mnie będzie czekała Karolina. Moja najlepsza przyjaciółka. Czy jej mąż? Albo czy wszyscy? Więc zaraz się okaże. Siemanko! Jak widzicie, już dojechałam. Zaraz wam pokażę Oskarka, bo tak ma na imię synek mojej przyjaciółki. Ej! I samą Karolinę. No
No i przy okazji prezent, który ode mnie dostał, którym się bawi, więc... No, także co nieco widzieliście, a zaraz będziemy szli na spacer, więc do zobaczenia na spacerze. Już wyszliśmy na spacerek? Hej. I coś wam pokażę. Nadszedł koniec mojej wizyty, więc wracam do domu. Idę właśnie na pociąg. Wracam do swojego malucha. Więc no... Może jeszcze później z nim wyjdę na spacerek, jak wrócę. Więc do zobaczenia w domu. Człowiek nigdy nie może wrócić na spokojnie do domu. Od razu przepraszam za... ciemność, ale no niestety takie rzeczy się zdarzają. Dobra, ale wracając do tematu, chce człowiek wrócić normalnie do domu i nie może, bo akcje się dzieją takie, że to jest mała głowa. Wracasz pociągiem, wszystko ładnie, pięknie, ale za chwilę się okazuje, że coś się stało na torach. I słyszysz tylko przez mikrofal... Mikrofale? Nie. Przez krótkofalówkę. Przepraszam. I słyszysz, że jakiś facet... Facet, może kobieta. Ktoś leży na przeciwległych torach. Z rozbitą głową. No i co? 12 minut, 12, przepraszam, 14 minut opóźnienia pociągu. Już jestem tym wszystkim tak zmęczona. Mam ochotę tylko po prostu wrócić do domu, a w domu jeszcze oczywiście na mnie goście czekają. Moja siostrzenica przyjechała z córką, córeczką i mężem i po prostu ja chcę tylko wrócić do domu. Oskarek zadowolony, że ciotka przyjechała. No dobra, zobaczymy się chyba w domu, jak mnie nic po drodze nie spotka. Miałam jeszcze nadzieję, że jak wrócę do domu, to wyjdę z małym na spacer, ale no nic. Oczywiście wracam ciemno. Nie dość, że jeszcze opóźnienie pociągu. Ale no niestety. Najwyżej jutro to nadrobimy. Więc no... Czekajcie, muszę przejść przez pasy, żeby mnie coś czasami nie trzasło. Bo wtedy nie będzie fajnie. Albo żebym ja sobie sama krzywdy nie zrobiła. Tej siostrzenicy niestety wam nie pokażę, bo na pewno się na to nie zgodzi, więc zobaczymy się dopiero w domu. O, więc jak widzicie, wróciłam do domu, jestem zmęczona, goście niedawno pojechali i nawet nie wiem, co powiedzieć, bo już jestem tak zmęczona, że nic mi się po prostu nie chce. Wiem, ten vlog nie powinien wyglądać tak, jak wygląda, ale jednak coś udało mi się skonstruować, że tak to nazwę. No i co? Dziękuję za oglądanie. Jeśli wiecie, gdzie, tam jest na dole czerwony przycisk. Tam na dole. Jeszcze nie wiem, czy po tej stronie.
później się okaże w praniu. Ale wiecie, gdzie? Tu nad moim paluszkiem. Kliknijcie subskrypcję. Jeśli wam się podoba, lajknijcie. Czy jak to tam się teraz mówi? Dajcie lajka. I do zobaczenia na następnym vlogu. Pa!